Na 33. sesji Rady Gminy Sieradz radni dyskutowali m.in. nad zmianami w budżecie na bieżący rok oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-31. W porządku obrad znalazł się również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nad przejęciem od Skarbu Państwa do mienia komunalnego gminy działki położonej w Rzechcie. Radni głosowali również nad kolejnym wsparciem służb mundurowych po sfinansowaniu w lutym ubiegłego roku zakupu psa Lupo do Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Tym razem ze wsparcia ucieszy się Sieradzka Państwowa Straż Pożarna. Zawsze wspieramy powiat sieradzki, Komendę Powiatową Straży Pożarnej, bo służy to całemu powiatowi. Ten samochód bojowy będzie służył dla mieszkańców gminy, dla innych gmin. Wójt Jarosław Kaźmierczak podsumował także pierwszy etap instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie gminy. Zakończyliśmy montaż instalacji solarnych. 83 instalacje solarne zostały zamontowane na dachach mieszkańców gminy Sieradz. Trwają odbiory tych instalacji i już będziemy rozliczać te instalacje, otrzymamy dofinansowanie. Również w najbliższym czasie będą montowane instalacje fotowoltaiczne na terenie gminy Sieradz i 15 pomp napowietrznych ciepła, które zostaną również zainstalowane. Myślę, że do końca sierpnia te instalacje będą zamontowane. Gmina Sieradz rusza z programami sterylizacji, kastracji i czipowania zwierząt, a także ze szczepieniami przeciwko wściekliźnie. Gmina Sieradz uruchomiła akcję szczepień czworonogów na terenie gminy Sieradz pod wspólną inicjatywą z fundacją FunPest. Będziemy szczepić zwierzęta również przy współpracy Gabinetu Weterynarii Magwet. Będziemy sterylizować i kastrować zwierzęta. To jest wspólny projekt realizowany na terenie gminy Sieradz dla mieszkańców. Mieszkańcy mogą przyjść, pobrać stosowny wniosek na terenie naszego urzędu, wypełnić i takie zabiegi będziemy realizować dla zwierząt. Od początku kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon na infolinii spisowej. W Urzędzie Gminy Sieradz dostępny jest również punkt do samospisu. Od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W Urzędzie Gminy uruchomiliśmy stanowisko do spisu i w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku można taki samospis przeprowadzić przy pracowniku, który pomoże wypełnić ten wniosek i spisać się. Wszyscy, jest to obowiązkowy spis, także wszyscy mieszkańcy muszą spisać pomieszczenia, dom. Zapraszam. My jako urząd pomożemy wypełnić wniosek i mieszkańcy muszą się spisać. Czy ktoś z mieszkańców już skorzystał z tego punktu? Oczywiście w tym tygodniu pierwsi mieszkańcy dokonali samospisu. Może kolejek nie ma, wszyscy czekają chyba na ostatnią chwilę, ale myślę, że z biegiem czasu będzie więcej przybywać mieszkańców, będą się spisywać.